Hej kochani, to Akwamaryna, witam was w moim Sims Masie i będzie to odcinek drugi, bo mamy już 2 grudnia, także kochani, wchodzimy sobie w nową grę. No i oczywiście mogę wam już zdradzić mniej więcej, co będziemy robić i kochani, będziemy dzisiaj przerabiać na zimową wersję naszą rodzinę Ćwir. Także mam nadzieję, że moja propozycja zimowej wersji tej rodziny wam się po prostu spodoba. Mam kilka modyfikacji, które na pewno będę chciała zastosować w tej grze, ale też oczywiście nie będę za bardzo przesadzać, bo wiecie doskonale, że ja bardziej lubię styl właśnie Maxi Smash i tak dalej, także kochani, tak na spokojnie, nie będzie jakichś wielkich szaleństw. Ale sama jestem w sumie ciekawa, co mi z tego wszystkiego wyjdzie. W ogóle tak sobie ostatnio patrzyłam na to wszystko, jeżeli chodzi na przykład o wierzbową zatoczkę. Słuchajcie, ja oczywiście mam dodatek 4 pory roku, ale uważam, że na przykład mapa, w momencie kiedy tutaj wybieram zimę, powinna również tak symbolicznie być trochę ośnieżona. Ewentualnie gdzieś tutaj powinna być napisana pora roku, bo czasami po prostu jak jest zima, to wchodzimy jakby było cały czas lato, nie? No przynajmniej ja mam czasami taki dziwny odbiór tego wszystkiego. No ale dobra, słuchajcie, no już nie czepiamy się. O, i mamy pierwszy śnieg. Słuchajcie, jest dobrze, okej, okay, dobra, w takim razie ja tutaj nie chcę absolutnie marnować czasu i przechodzimy sobie od razu do modyfikuj wstwórz Sima. Słuchajcie, jestem podekscytowana, u mnie już był śnieg, oczywiście stopniał, bo jest taka dość skrajna pogoda, raz jest bardzo zimno, -1, -2, a raz jest faktycznie trochę ciepło, także w sumie możecie dać mi znać, jak tam u was to wszystko wygląda. Słuchajcie, musimy sobie ich rozebrać i kurczę, musimy ich ze wszystkiego rozebrać. Przygotowałam sobie ćwirów, oczywiście poza kamerą, żeby was nie zanudzić. No i dla przypomnienia mogę wam pokazać, jak oni mniej więcej wyglądają. Oczywiście postarałam się ściągnąć im te wszystkie makijaże, jakieś inne akcesoria, żeby po prostu już nie było niepotrzebnych elementów, żeby już was, wiadomo, nie zanudzić tym wszystkim. No i słuchajcie, mamy w takim razie tutaj strój codzienny. Będziemy jeszcze przerabiać strój wizytowy, czyli oficjalny. I będziemy jeszcze przerabiać oczywiście strój na zimną pogodę. I w sumie tutaj byłam konsekwentna, bo tak naprawdę już rozebrałam tutaj każdego z nich właśnie do tych wszystkich moich kombinacji. Gdzie niegdzie jeszcze zostawiłam Kassandrze okulary, żebyście mogli ją faktycznie poznać. Jeszcze wam tylko pokażę mojego Aleksandra. No i słuchajcie, myślę, że zaczniemy w sumie od niego, dlatego że on z całej rodziny jest jednak najmniej atrakcyjny. Dobra, w takim razie zaczynamy od oczywiście stroju codziennego i już myślę, co by tutaj na niego założyć. Biały sweterek? A może coś takiego? Nie, źle wyglądasz, źle wyglądasz. Może w odcieniach szarości? To by było całkiem dobre. Teraz jakieś fajne spodenki, ale też takie świąteczne. Słuchajcie, ten sweter jest za mało świąteczny. Brakuje mi czegoś takiego dla tego małego Aleksandra, takiego wiecie, bardziej szumnego. Tylko tutaj raczej są takie już rzeczy nie dla Aleksandra, myślę. No nie, no gdzie? To nie ten klimat, mój drogi, to nie ten klimat. Dobra, słuchajcie, wyłączę ten zestaw świąteczny, bo widzę, że tutaj nic nie ugram. O, widzę, że jakąś fajną kurteczkę będziemy na niego mieli. Dobrze, no ale to potem. Dobrze, że w sumie zabrałam się za niego w pierwszej kolejności, bo tu byłby problem. O, to jest świetne. I to jest w sumie takie, no, dość świąteczne. Teraz jeszcze do tego jakieś faktycznie fajne spodnie. Najlepiej jakieś, nie wiem, czarne jeansy, coś w tym stylu. Jakieś takie naciapkane, to też nie. Okej, dobra, te są fajne. W takim razie założymy mu jeszcze skarpetusie. I myślę, że białe skarpetusie mogą być nawet za jasne. Może jakieś takie bardziej szare, żeby pod tą bluzę pasowały. To w sumie ma znaczenie. Trochę ma. Okej, takie bardziej jakby kremowe wzięliśmy. No i teraz jeszcze jakieś buciczki by się w sumie przydały. O, te są zarąbiste. W czym one są brudne? Nawet nie chcę wiedzieć. Słuchajcie, nawet nie chcę wiedzieć. Dobrze. Że te nie... O, rany, jakieś śmieszne buty. O, to są buty elfa. Jakieś takie może, nie wiem, tenisóweczki. W sumie pasują, nie? Zostawię mu te buty. Okej, okay, już się chyba zdecydowałam. Tak myślę. I w takim razie może byśmy coś tutaj, jeżeli chodzi o twarz, zmienili. Może na przykład, nie wiem, założymy ci troszkę inne okularki, mój drogi. Na przykład co ty na to? Ja myślę, że wyglądasz o wiele lepiej. Albo na przykład takie. Nie, nie, nie. Bo tu się nam powoli robi laboratorium Dextera, a tego byśmy nie chcieli. Nie... To będą chyba za grube oprawki. Harry Potter. Te oprawki są chyba najlepsze. Jak się waham. Nie, dobra. Okej, okay, zostanę przy tych. Niech będzie. Tylko zastanawiam się jeszcze, słuchajcie, bo przerabianie przerabianiem. Czy powinnam zmienić im trochę twarz? Może włosy? Chyba to nie jest to. O, ja lubię te włosy. On miał chyba takie poprzednio, nie? Nie. Myślę, że może te. Zobaczmy w tym. Ej, w sumie fajnie wygląda, ale chyba go wolę w troszkę dłuższych. Dobra, taki? Nie, zbyt pojechane. Ale sobie jeszcze zobaczę jakieś inne propozycje. W sumie, kochani, nie dziwcie mi się, ale nie brałam żadnych modyfikacji, jeżeli chodzi o włosy dla chłopaków, bo ja po prostu rzadko kiedy robię męskich simów, więc dla mnie to jest też poniekąd wyzwanie. Ej, znalazłam idealne włosy. Naprawdę są fajne, ale
Aleksander, zostajesz w nich, bardzo mi się podoba. I będę chyba chciała jeszcze faktycznie zastosować te włosy może do zimowej wersji, nie wiem czy do oficjalnej, ale na pewno do zimowej. Myślę, że jest całkiem spoko, tak po domowemu może być. Okej, dobra, w takim razie lecimy dalej. Teraz musimy się ubrać jakoś tak ładnie, tak jakby na Wigilię, więc może coś takiego jakby, albo jakiś taki czarny sweterek. Nie, dobra, słuchajcie, oni są znani z tego, że jest taka bardziej właśnie przeważająca czerń i czerwień u nich tam w domu, w tej ich posiadłości i w tej ich garderobie, także myślę, że zostanę przy tych kolorach. Jesteś przepiękny, coraz bardziej mi się podoba ten Aleksander, słuchajcie. Naprawdę, ja naprawdę uważam, że on nie jest brzydkim simem, ale jednak mimo wszystko bardziej mi się podobał w wersji poprzedniej, a ją pamiętam już prawie jak przez mgłę, bo jednak wiadomo, więcej teraz czasu spędzamy z tymi nowymi wersjami, także no niestety, ale coś za coś, jeżeli chodzi o te przeróbki. I mimo wszystko, on nie jest taki zły w tej chwili. Jak go się tak samemu ubierze, to nawet można by powiedzieć, że wygląda dobrze. Okej, czerwone skarpetki, zbyt pojechane. Czarne skarpetki też okej. Dobra, weźmiemy takie i jeszcze jakieś fajne buciki i myślę, że tutaj sobie jakieś takie czarne walniemy. Fiu. Dobra, okej. Szybko poszło. No i przechodzimy sobie teraz do stroju zimowego i tutaj mi mignęła taka fajna kurteczka i ja bym chciała ją zastosować. Nie wiem oczywiście, czy ona będzie mu pasować, ale podobała mi się. Czy ona przypadkiem nie była nie na zimną pogodę docelową? Zaraz zobaczymy. Gdzieś tutaj. O, to też jest fajne. Ewentualnie w kolorze oczywiście czerwonym, ale była przedtem inna kurtka i to chyba była ta. Nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje. O, w sumie fajnie wygląda. O, to była ta kurteczka. Tylko czy ta kurteczka będzie fajniejsza od tamtej? Wiecie co? Wydaje mi się, że chyba on lepiej wygląda w tym, ale sprawdzę sobie jeszcze jakieś inne możliwości. Nie, to jest takie, powiedzmy, że za cienkie. To jest takie niewyglądające za bardzo jak kurtka. To jest taka bardziej kurtka na jesień. Nie, zrobiliśmy z ciebie zbyt dzieciaka. Jeszcze taka kurtka O, i to też jest całkiem niezłe, ale myślę, że jeżeli chodzi o zimę, to zmarzłby. Zostaniemy przy tej kurtce i znowu wracamy do tamtych spodni. A może do jakichś innych, bo tutaj widzę, że gra mi chce coś na siłę innego zaproponować. No dobra, no to może się skuszę. Nie za bardzo. Ej, dobra, słuchajcie, taki trochę, to nie jest taka czerń typowa, jest bardziej taki ciemny szary, trochę grafitowy kolor, więc niech będzie. Jeszcze jakieś takie fajne obuwie byśmy tutaj mu założyli. Takie trochę śniegowce, ale to nie wygląda źle wbrew pozorom. A coś takiego, trochę chyba za duże jednak, takie trochę za szerokie, więc myślę, że z tego zrezygnujemy. A coś takiego, o, okej, dobra, to wygląda całkiem spoko, jakby była czerwona wersja. Kurczę, słuchajcie, nie wiem, czy mi się to nie gryzie przypadkiem? Ej, fajne, dobra, tak właśnie go zostawimy. I teraz ewentualnie myślę, że jeszcze może jakąś czapeczkę mu założymy, coś fajnego na głowę, żeby wiadomo, nie zmarzł nam. Mały Aleksander, czarno-czerwono-biała, o, w sumie jest całkiem spoko, a taka z czerwonym bąbelkiem. Chyba mi się bardziej podoba jednak tamta, bo coś się po prostu tutaj dzieje, ale z drugiej strony jakoś tak nie za bardzo mi to pasuje, ale ja jestem profesjonalista. Słuchajcie, jestem tak podekscytowana i ja uwielbiam przerabiać na daną tematykę simów, więc to, że ja sobie w tej chwili ich przerabiam na wersję zimową, czy po prostu świąteczną, ja jestem po prostu w niebie, dosłownie. Także ja dosłownie, zamiast skupiać się na samym Sims Masie, po prostu będę do was sobie gadać, jakbym prowadziła jakiegoś vloga czy coś. Okej, dobra, wiecie co? Chyba zostawię tą czapeczkę. Najbardziej mi ona jakoś tak przypada do gustu. Nie wiem, czy to jest okej, czy nie. Trudno. Podoba mi się ta fryzura. Myślę, że tutaj sobie zostawimy go w takich włosach. I w sumie niech będzie miał też i taką fryzurę. Także kochani, w sumie Aleksandra możemy już zakończyć. Może ewentualnie jeszcze zobaczę, co tam w tych włosach u niego tam słychać, ale zaraz ci zmienię jeszcze tylko tutaj okulary, bo w sumie chciałam już go zakończyć, a chodzi na to, że go jednak nie zakończę. Ta fryzura będzie fajniejsza. Taka bardziej, wiecie, jest jednak mimo wszystko bardziej taka odświętna. Okej, teraz jeszcze opraweczki i kolejny raz oprawki. No dobra, w takim razie mamy to, słuchajcie, strój zimowy, strój oficjalny i strój codzienny. Jest! Dobra, mamy teraz Kasandrę, naszą piękną nastolatkę i w sumie zaczniemy od stroju codziennego. Tutaj ona jeszcze ma makijaż i okulary, ale to jest nieważne, bo ona za chwilę tego mieć nie będzie. Tutaj będę chciała, żeby faktycznie doszły jej jakieś włosy z modyfikacji, także w sumie od tego sobie zaczniemy. Mam ochotę jej zmienić fryzurę na jakąś taką inną niż gra proponuje.
kupuję. Pobrałam sobie kilka modyfikacji już dawno, dawno temu, ale w sumie nie będę oszukiwać, jakoś specjalnie ich nie stosuję, więc zacznijmy trochę przymierzanie tego wszystkiego. Rany Julek, ona ma tak ciemne włosy, że ja nawet nie widzę dobrze tego, co ona ma tam na głowie. Ja chciałabym, żeby ona była taką, wiecie, dalej nastolatką, dalej pięknie wyglądającą, taką świeżo, lekko zrobioną, ale brakuje mi jednej rzeczy do tych włosów i od razu sobie w sumie założę jej rzęsy. Rzęsy muszą być. O, pięknie. Ona ma aparat. Słuchajcie, ja się przedtem nie przyjrzałam, jak oni ich tam zmieniali, więc dla mnie w sumie aparat to trochę nowość i ona jest naprawdę bardzo ładna, zwłaszcza w tych rzęsach. Ja mam nadzieję, słuchajcie, że kiedyś twórcy dodadzą rzęsy. Fajnie by było. Może tak trochę mniej pucowate policzki, słuchaj, wiesz, Kasandra. Wcale nie chciałam ci zmieniać rozstawu oczu, ale to w sumie nie byłoby złe. Czy Kasandra nagle zaczęła mniej przypominać Kasandrę? Coś zmieniłam chyba na niej korzyść. Ona musi mieć te pucowate policzki. Okej. O, nie. No dobra. Trochę jednak oczy tutaj, o tak. Dobra, to idziemy teraz zmienić te włosy. Tylko teraz, kurczę, na jakie? Teraz jest tutaj tego za dużo. Jakieś takie typowe maxi smacz. Myślę, że ona mogłaby mieć kręcone włosy, ale tak leciutko. Nie wiem, słuchajcie, musimy to trochę poprzymierzać. Te włosy są w sumie ładne. O, fryzura fryzurą, ale z poblaskiem, słuchajcie, z poblaskiem. Okej, nie wiem, czy to są dobre włosy na codzienną fryzurę. No tutaj widzę, że będzie zabawa. Ja uwielbiam mieszać we włosach, zwłaszcza jeżeli chodzi o simki. Słuchajcie, strasznie przepadam za tym wszystkim. Tak mogłabym cały czas mieszać i mieszać i mieszać. I tak w sumie nic konkretnego bym nie wybrała, ale bym tak sobie chociaż poprzymierzała i tak dalej. Myślę, że w sumie takie króciutkie włosy na przynajmniej obecną chwilę mogą zostać. Czemu nie? Coś innego. W takim razie przejdźmy do stroju. Strój na całe ciało. To w sumie trochę pójście na łatwiznę, ale tu jest taki fajny komplet, słuchajcie, biało-czerwony. Tylko ona chyba w nim źle wygląda. Szkoda, bo chciałam ją w sumie w to ubrać. Podoba mi się ten komplecik, ale kurczę, jakoś tak nie widzę, żeby to leżało. Może to też kwestia fryzury, chociaż wątpię. Nie wiem, coś nie tak, coś mi tutaj nie leży. O, teraz w sumie możemy sobie przejść do zawartości zmodyfikowanej i tutaj na pewno coś będzie. O, i proszę was bardzo, mamy jakby sweterek. Ej, to jest naprawdę ładny sweterek. Oczywiście jak ustawię jakąś modyfikację na konkretnym simie, to będę was informować. Kurczę, w sumie ładne. Ale chyba jednak spodobał mi się najbardziej... Ten mi się podoba. Naprawdę w nim dobrze wygląda. I teraz do tego wszystkiego coś fajnego na dole by się przydało. Ta spódnica jest przekombinowana. O, proszę ja was. Jakie spodenusie. Chociaż nie no, krótkie spodenki to tak nie za bardzo. Mogłoby trochę być jej zimno. Ale jakieś takie fajne leginsy, coś w tym stylu. No nie wiem, teraz w sumie trzeba wybrać, czy leginsy takie, czy raczej góra ozdobna, gdzie zaczynają schody, bo ja nie chcę takiego jakiegoś brzydkiego pociejowa. Chcę, żeby to wszystko ładnie ze sobą leżało. Coś takiego, a może jakieś takie czarne spodnie też? To nie wygląda źle, ale czegoś mi tu brakuje. O, w sumie te spodnie są dość fajne. Jakieś takie rurki jakby. Zobaczmy jakieś wysokie buty. No dobra, chociaż najpierw skarpetki. Ja o tych skarpetkach zawsze zapominam, a w sumie warto je zakładać, bo jak czasami sim ściągnie buty, to w sumie fajnie jednak jak na nogach coś ma. I teraz jakieś buciczki. Wysokie buciki. Coś takiego. W sumie to mi się podoba. Nie jest to jakieś super zimowe, ale w sumie no jakoś tak, nie wiem, ujęło mnie. Trochę to dziwnie wygląda, tak jakby ta noga nie była zbyt szeroka. A może założymy i słuchajcie, coś na obcasiku? Może coś bardziej płaskiego? Jakiś inny kolor? Dobra, niech będzie ten czarny. Może gdzieś tam po drodze zmienię zdanie. Ale jak tak na to patrzę... O, te buciki są fajne. Po domu na przykład, czy coś w tym stylu. Dobra, chcę, żeby chodziła w takich kapciuszkach po domu. Bo to wygląda jak kapciuszki. Więc teraz możemy się w sumie dobrać do jej twarzy. Okej, myślę, że z tych włosów chyba zrezygnujemy. Kurczę, chociaż one mi się podobają, to jakoś tak niespecjalnie ją w tym widzę. Może coś takiego, nie wiem, bardziej właśnie młodzieżowego. Ach, ciężki wybór. Kurczę, to jest fajne. Po domu może takie coś mieć. To będą włosy spięte. W sumie ona po domu i tak chodzi w tych kitkach i tak dalej. Także niech coś takiego faktycznie ma na sobie. I teraz, jeżeli chodzi o jakieś takie fajne oko w makijażu, coś byśmy tutaj ten i zarzucili. Coś może takiego rozjaśniającego. To nie za bardzo rozjaśnia. O, dobra. Trochę to w sumie podkręciliśmy jej tą górną powiekę, ale kurczę no, ale ja jestem kombinatorka. To jest chyba zbyt ciemne, to jest w sumie całkiem okej. Może teraz usta, żeby nie przekombinować, tak tylko trochę rozświetlić, może zaraz jej kolczyki jeszcze jakieś założę, zaraz zobaczymy, ale najpierw jakąś pomadkę. Chyba nie, no nie, to już
Kasandra za chwilę przestanie przypominać nastolatkę. Zaraz zrobię z niej w sumie małą dorosłą. Nie, w ogóle ta szminka mi się nie podoba. Jakoś nie widzi mi się. Jakiś taki błyszczyk na usta, coś w tym stylu. Kurczę, te błyszczyki tak wyglądają dziwnie, nie? Nie za bardzo. Trochę jakby był to klej na ustach. A my kleju na ustach za bardzo nie chcemy. Chociaż jak tak na to patrzę, to może jakoś rozjaśnimy tą pomadkę. W sumie są takie możliwości. Coś bardziej czerwonego i teraz trochę rozjaśnić. No dobra, a coś takiego i też rozjaśnić. Ej, chyba znalazłam. Dobra, zostanę przy tym. Od razu sobie tutaj dodałam nowy kolor. Teraz moglibyśmy założyć jakieś okulary, ale zanim to chyba zrobię, to... no nie wiem, muszę chyba jakieś... Muszę sobie coś tutaj poprzymierzać. Jeżeli chodzi o kolor czarny, to czy mamy tutaj czarny? Nie. Jakoś tak niespecjalnie. Też za duże. To w ogóle są ciemne okulary. Dlaczego ja jej przymierzam ciemne okulary? O co mi chodzi? Jakieś takie bardziej węższe, czy coś w tym stylu? Nie, to chyba nie ten styl. A jakby były czarne? Są czarne. Ej, kurczę, wiecie co? Nie wiem. Sama nie wiem. Ale dobra, zostawię ją w tym. Może potem zmienię zdanie, zobaczymy, bo czasami takie jest, że jak sobie skończę wszystkich simów, to sobie jeszcze wracam, coś tam grzebię. I wracamy do tematu, jeżeli chodzi w takim razie o strój oficjalny. Myślę, że od razu sobie znowu zacznę od tych rzęs, bo rzęsy są super i w sumie dość mocno mi pomogły. Tutaj już potrzebujemy jakiejś takiej innej fryzury. Zobaczymy, bo może wezmę fryzurę z na przykład właśnie gry. Nie jest powiedziane, że muszę brać z modyfikacji, chociaż one mnie strasznie korcą, ale nic na siłę. Ta fryzura już była przeze mnie użyta. Coś takiego. To też odpada. Jego coś takiego. Kurczę, a co ona miała tam poprzednim razem? Ona miała też grzywkę, więc może coś takiego w sumie nie byłoby złe. Zaszalejmy. Teraz znajdźmy coś faktycznie na całe ciało. Zobaczymy z powrotem w kategoriach stroju. Zawartość, zawartość zmodyfikowana. O, słuchajcie, tutaj są fajne ciuchy i myślę, że możemy sobie spokojnie coś wybrać. Oczywiście wersja świąteczna i myślę, że taka sukienka w sumie jest całkiem spoko. Może faktycznie w kolorach czarny, biały, coś takiego. Ładna dziewucha będzie w ładnej sukience. Założymy jeszcze jakieś tylko buciczki. Cyk, cyk, cyk. Standardowe buty. Najbezpieczniejsza opcja. I oczywiście jeszcze jakiś fajny makijaż. Chociaż tutaj mogę bardziej podkręcić jej te usta. Dobra, weźmiemy taki bardziej intensywny kolor. Troszkę go rozjaśnimy. Tak tylko trochę, trochę. Tak, żeby pasowało do tej bluzeczki. Okej, wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Dodaję sobie ten kolor. Cienie do powiek. Cyk, proszę bardzo. Może jakiś taki bardziej szalony. Albo może od razu w ogóle wejdziemy w czerwony. I co my tu mamy takiego fajnego? To nie, to też nie. Zbyt... Wow, jaki to jest ciekawy makijaż, słuchajcie. Nie uważam, żeby to był dobry makijaż na tę okazję, ale myślę, że w ogóle jest naprawdę ciekawy. Trochę okrutny jest ten makijaż, kurczę. Nie za bardzo za nim przepadam, ale to oko jest całkiem ładne. Kurczę, Kasandra, nie wszystko ci pasuje, wiesz? Może takie oczko? Jeszcze policzki byśmy na przykład tutaj ogarnęli. Ciemniejszy? Rozjaśnić może? No dobra, no nie jest źle. Możemy jeszcze w sumie jej paznokcie walnąć, jakieś fajne, ładne. No dobra, oczywiście, że będę chciała jakieś takie, nie wiem, czerwono-zielone. Mamy coś takiego? Przedtem nie szukałam takich rzeczy. Nie sądzę, żeby mama była dumna. Ej, fajne. Powiedzmy, że to jest taka trochę imitacja świątecznych paznokci. Nigdy nie będę miała jak użyć tych paznokci, więc niech one po prostu takie zostaną. Czemu by nie? Niech coś się dzieje. Okej, i w sumie tutaj myślę, że możemy założyć jeszcze jej jakieś kolczyki. Chyba zostaniemy przy tych czarnych takich kółkach. No i została nam w sumie wersja na zimną pogodę. Tu coś czuję, że będzie problem. Bez zawartości zmodyfikowanej. Myślę, że jakiś w sumie płaszczyk byłby całkiem spoko. Ten mi się podoba. Może po prostu taka kurtka. W sumie ta kurtka nie jest zła. Albo taka młodzieżówka, taka typowa. To może być całkiem dobre. I teraz jakieś fajne spodnie do tego wszystkiego. Czemu nie widzę fajnych czarnych spodni? To są takie za jasne. O, no dobra, już trudno. Wezmę któryś raz te spodnie. Skarpetusie białe, skarpetusie czarne. A może takie? To najdłuższe skarpetusie? Dobra, weźmiemy takie. Niech będzie. I jakieś faktycznie wysokie budki. Ej, w sumie siedzi. W sumie to jest całkiem spoko. Musimy dodać jej coś czerwonego. Będę chora, jak nie dodam jej czegoś czerwonego. I oczywiście, że będą to rękawiczki. Szkoda, że nie możemy na przykład swoim Simsom ubierać takich, nie wiem, na przykład szaliczków czy czegoś w tym stylu, nie? Oczywiście mogę założyć czapkę i w sumie będę chciała ją założyć. Zły pomysł. Odpada. Taka jakaś fajna czapa, coś w tym stylu. Ale coś takiego, słuchajcie. Ej, to jest nawet całkiem fajne i wygląda na takie nawet dość, powiedzmy, że grube. Tylko teraz pytanie, czy czarne, czy czerwone? Oczywiście, że czerwone. No i
i co? Myślę, że w takim razie Kasandrę mamy, tylko jeszcze chciałabym jakąś jej szmineczkę, coś w tym stylu, oczywiście i rzęsy nałożyć. Także musi być, bo bez tego wygląda trochę goło. I jeszcze raz poratujemy się tą samą szminką, która była w tym stroju codziennym. I to była szminka, moi drodzy. Nie, eyeliner, tylko szminka. Szminka z prezentu. Okej. Była ta szminka. No i słuchajcie, mamy to. W takim razie nic tu po mnie i lecę przerabiać Mortimera. No mamy cię, Mortimer. W takim razie chciałabym, żebyś na samym początku oczywiście był ubrany w coś takiego fajnego, codziennego. Oczywiście, że zostawimy dalej te kolory czerwono. Ale to chyba trochę zbyt młodzieżowe jak na twój wiek, mój drogi. Na pewno zostawimy kolory te właśnie ich podstawowe. Oni mi się właśnie zawsze bardzo kojarzyli z kolorem czerwonym, z kolorem takim czarnym, także nie widzę ich inaczej, więc nawet z tym walczyć nie będę. Nie, Mortimer, sorry, skrzywdziłam cię teraz trochę, a teraz już w ogóle cię odmłodziłam. Nie. Powiedzmy, że jesteśmy blisko, ale kurczę, ja bym chciała faktycznie, żeby tutaj było jakieś takie fajne wdzianko świąteczne, a tu jak na razie widzę, że się mijamy z tym wszystkim. Nie założę mu tego. Sorry, kochani, ale nie ma takiej szansy. Uważam, że wygląda w tym co najmniej źle. Te sweterki zimowe fajne są ogólnie, nie są jakieś najgorsze, ale one mi się jakoś tak specjalnie nie podobają w sumie na Simsach, zwłaszcza tych męskich, także będziemy za chwilę szukali czegoś takiego może z zawartości zmodyfikowanej. Czy my coś tutaj w ogóle znajdziemy, bo ja nawet nie mam pojęcia. O nie. Oj, Mortimer, z tobą coś czuję, że będzie problem. Kurczę, no to nie jest złe. Tak już któryś raz na tym oko zawiesiłam i tak patrzę na to i tak cyk, cyk, cyk. W sumie naprawdę nie jest to złe. Póki co zostawię to. Dolne części ubioru. Coś takiego. Nie, bo to są spodnie wiązane. Co ja bym ci założyła, mój drogi? Co ja bym ci założyła? O, wow. Przesadziłam. Dobra, od razu zdejmę to z niego. Dobra, kolory czarne. Muszę się tutaj wspomagać sortowaniem, słuchajcie. Okej, dobra, są to spodnie raczej od garnituru, teraz jakieś takie eleganckie buty, przydałoby się coś na te nogi, nie, Mortimer? W sumie zanim założę ci buty, założę ci najpierw skarpetki, czarne skarpetki. No i proszę bardzo, sprawa się rozwiązała i teraz jakieś takie buciki wsuwane, ale może nie komplikujmy sobie życia, tylko zostawmy to tak jak jest. Wow, ale nie, te buty to są brzydkie, wyglądają jak pocisk. Dobra, okej, zostawię to tak jak jest, zostawię to tak jak jest i teraz coś bardziej takiego oficjalnego i myślę, że coś tutaj fajnego znajdziemy. Garniaczek fajny, czarno-czerwony. Ej, w sumie to nie jest złe, ale chyba on ogólnie w to jest właśnie ubrany na samym początku, przynajmniej tak mi się coś kojarzy. Trochę wyglądasz jak Gomez Adams, słuchaj, no Mortimer, wyrabiasz się, ale ja bym chciała, żeby to było takie bardziej, wiecie, eleganckie. Ej, to jest przepiękne, to jest w dodatku spotkajmy się. Od razu spadam i podmieniam. Powiem wam szczerze, że bez sortowania, jak bez ręki. Pięknie! Mortimer, jak ty super wyglądasz. Tylko teraz trochę spodnie ci w sumie nie pasują, jeżeli chodzi o kolorek. Coś takiego. Ej! One są za jasne. A one są zbyt brązowe. One są teraz za ciemne. No nie, teraz będę miała problem ze spodniami, tak? Czyli zrobili fajną górę, ale spodnie do tego to już nie. Niedobrze. Wow! Wow, wow. Chyba udało mi się dopasować. Może to nie jest jakieś super idealne dopasowanie, ale może być już. Słuchajcie, naprawdę nie chcę się czepiać, bo było mi bardzo ciężko znaleźć jakieś fajne, przyzwoite spodnie. Myślę teraz sobie nad tym tutaj jakimś fajnym sweterkiem dla niego i to jest okrutny sweterek. Absolutnie nie. To też nie jest jakiś taki specjalnie odświętny, ale może coś tutaj? Zobaczmy. Ale nie musi to być strój oficjalny. Chyba znalazłam fajny kostium dla niego. Może coś takiego? W sumie lubię ten komplet. Może też faktycznie nie jest jakiś super idealny dla Mortimera, no ale myślę, że taki garnitur jest lepszy niż smoking. Więc zostaniemy przy tym. Jakieś takie fajne buty z klamrą, coś w tym stylu. Klamra tu, klamra tu. Nie wiem, czy to do siebie pasuje, ale jak dla mnie jest okej. Niech tak już będzie. No i słuchajcie, przechodzimy w takim razie do stroju zimowego. Na całe ciało oczywiście. Mam nadzieję, że to wszystko uda mi się ograć za pierwszym razem. Okej, ciekawe, ale gdyby nie te nogawki podwinięte, chociaż no one są fajne, tylko jakoś tak nie za bardzo widzę w tym Mortimera. Mnie też niezłe wdzianko. Coś tutaj jakiegoś takiego fajnego czerwonego. Jest niby ta czerwień, ale jakoś tak niespecjalnie. Wow. Mortimer wersja drwal. No nie, to też jest takie zbyt magiczne. W czarnym też jakoś tak specjalnie różnicy nie ma. A co my tu mamy? Ujuju, jakie fiu fiu fiu. No ale nie, to nie dla niego. No nie widzę go przynajmniej w tym. Kurczę, i co, już pomysły się skończyły? No nie, zbyt wygląda w tym jak hrabia. A ja nie chcę efektu hrabi. Kurczę, w tym miejscu brakuje mi takiego czarnego kompletu i to by było idealne, że zostawimy go w tym beżu. No dobra, słuchajcie, no już nie mam innego wyboru, bo jakoś tak po prostu w niczym innym go nie widzę.
ale może jakieś takie fajne buciczki. O, dobra, słuchajcie, jakoś tak się fajnie to wszystko dopasowało. Jeszcze tylko oczywiście skarpetki mu jakieś walne. Jego pominęłam, jeżeli chodzi o te skarpetki. Mortimer wygląda tak czy siak super. Zastanawiam się jeszcze, czy ewentualnie może jakoś podkręcić mu wąsa. Słuchajcie, ostatnio doszły w sumie nowe wąsy do gry, więc może... nie, jednak nie. A coś takiego? No w sumie nie wygląda źle, nie? Nie, jakoś takoś. Dziewczyny mają makijaż, to Mortimer może faktycznie będzie miał tego wąsa. No słuchajcie, nie wygląda tragicznie. Wygląda inaczej, ale to chyba o to chodzi, nie? Trochę przerobić. Włącz porost włosów. Nie tym razem. Możemy zostawić mu taki zarost. Czy on w takim razie będzie miał wszędzie już to dopasowane? Będzie miał wszędzie, dobrze. Dobry porost. Dobrze rośnie. Okej, w takim razie ja sobie już tutaj chcę tylko ewentualnie dodać mu jakieś rękawisie. Oczywiście jakieś takie czerwone, malinowe nie pasują. W takim razie czarne. W czarnych wygląda całkiem spoko. No i słuchajcie, królowa tego domostwa, Bobella Ćwir. I ja tutaj bym chciała, żeby ona naprawdę wyglądała zjawiskowo. Oczywiście zaczniemy od standardowo codziennej wersji. I tu bym chciała faktycznie założyć jej już bardziej zmodyfikowane rzeczy. Widzę ją w takim fajnym kostiumie, w którym będzie wyglądała naprawdę ładnie i elegancko i to jest właśnie ten ciuch. Proszę bardzo. Tylko w kolorze czerwonym. Jest pięknie. Troszkę bym jej tylko jej tak trochę tak biuścik podniosła. Nie za bardzo powiększyła, ale chociaż podniosła. Pokaż się tutaj, moja droga. Cyk. Brzuch. Ciągnij. Pierś do przodu. Czy to teraz będzie na tobie lepiej leżeć? Oczywiście, że tak. Słuchajcie, ja jestem w tym naprawdę zakochana. Nie wiem, to po prostu dobrze wygląda. Od razu chcę ją jeszcze ubrać w strój oficjalny. Tu bym chciała, żeby ona miała taką też kiecę z piękną kokardą. Jestem zakochana w tym. I tutaj, jak możecie się domyślać, to będzie jej kurteczka na zimę. Przynajmniej na zimną po prostu pogodę. I teraz postaram się to wszystko i ładnie wpasować, jeżeli chodzi właśnie o włosy, makijaż i tak dalej. Więc w sumie tak naprawdę ona była taką moją wisienką na torcie. Ja od razu mniej więcej wiedziałam, co chcę jej tutaj zrobić. Także Bella, mam nadzieję, że szybko w sumie pójdzie. No i kochani, będziemy jakby nie patrzeć po metamorfozie Belli kończyć ten odcinek, ale oczywiście zostańcie jeszcze ze mną, nie ma co. Zobaczcie, jak to wszystko będzie wyglądało do samego końca. Oczywiście wstawię wam ich wszystkich do galerii, także nie martwcie się o to. Będziecie mogli sobie ich pobrać. Oczywiście też zostawię linki w opisie, jeżeli chodzi o modyfikacje, także będziecie mogli sobie faktycznie pobrać te fajne kostiumy na spokojnie. Nic wam tutaj nie umknie. O, mamuśka, ty wyglądasz coraz lepiej. No dobra, słuchajcie, ona mi się naprawdę tutaj bardzo podoba, tylko jakoś tak coś bym tutaj z twarzą jej pokombinowała. Od razu sobie odepnę te włosy. Może troszkę tak, nie takie pucowate te policzki, tylko tak troszeczkę wyszczuplimy. Ona w sumie jest szczupła, więc może fajnie by było, gdyby nie miała tak bardzo pucowatej tej twarzy. Może trochę brwi, tak wiecie, nie? Troszeczkę zmienimy. Kurczę, boję się tego błędu, bo ten błąd w kasie jest ciągle obecny, że jak się coś tutaj dotknie, to nagle się cała twarz potrafi zmienić. Nie przepadam za tym błędem. Niby miał być zrobiony, niby miał być naprawiony i tak już mówili w poprzedniej aktualizacji, ale słuchajcie, ciągle jest to samo. Dobra, myślę, że jest całkiem spoko i teraz w sumie zależy mi na tym, aby ta nasza piękna Bella miała właśnie jakoś tak spięte te włosy, żeby one sobie tak, wiecie, wow, ale ma tyłek. Ale możemy sobie zobaczyć jeszcze inne fryzury. Ja tu zaraz podejmę jakąś decyzję. Okej, to absolutnie nie, to są włosy za długie, to też nie. Wydaje mi się, że to są bardziej młodzieżowe włosy. To też nie. Kurczę, widzę ją w tych spiętych. Kto wie, może skończy się tak, że ona będzie miała wszędzie tą samą fryzurę. Kurczę, nie chciałabym tak. Chciałabym, żeby to troszkę było bardziej wszystko zróżnicowane. Dobra, w takim razie musimy się posiłkować włosami z gry. I ja chyba nawet wiem, jakie włosy jej będą pasowały do tego całego kompletu. Ale są takie ładne, naprawdę dostojne włosy, które są upięte, bo tak szukam, patrzę i jakoś takich nie widzę. No, to też nie jest złe. Dalej to nie są te włosy, które bym chciała. Te są ładne. Te są ładne, te są eleganckie i myślę, że w sumie Belli one pasują. Będą te włosy. No i słuchajcie, została nam w takim razie ostatnia fryzura. I myślę, że to może być właśnie coś takiego. Codzienny ubiór, takim czymś. Myślę, że to całkiem spoko opcja. Tylko teraz wypadałoby jeszcze tej Belli naszej cudownej założyć w sumie jakieś może rajstopki i fajne buciczki. Myślę, że czarne jakieś gładkie, nie? Już bardziej. Jakieś czerwone buty na obcasie. Wysokie buty. Tu chyba będą pasować jakieś botki, ale powiem wam szczerze, że nie jestem pewna. Nie no. No nie, z gołą piętą w zimę to tak nie za bardzo. Kurczę, a może coś takiego? Nie, to nie jest taki kolor. Gdyby one były takie fajne czerwone, problem byłby mniejszy. Coś takiego? Też nie. No dobra, te nie są tragiczne. Okej, dobra, założymy może jeszcze jakąś czapę. Może to przejdzie. O, jakie to urocze. Ale w tej czapie wyglądała całkiem spoko. A coś takiego? Nie, to psuje cały efekt. Taka czapa też nie, taka ta też nie. No dobra, coś jakby już powoli ciepło, ale to nie do końca jeszcze to. To ma w sumie
Cassandra, więc czy matka jej powinna mieć też coś takiego? Kurczę, no ale to jej pasuje, nie? Patrzę i tak widzę, że wygląda nawet całkiem spoko. A coś takiego? Zaszalejmy? Ej, to wygląda nawet całkiem spoko. Dobra, słuchajcie, zostawię jej to, bo chyba nigdy nie będę miała możliwości jakoś specjalnie to wykorzystać. Może taki ten tutaj, o? Czerwony chyba fajniejszy. No dobra, jest ciekawie, coś się w ogóle dzieje. Także dla mnie całkiem to jest okej. Teraz dodatki, jeszcze jakieś rękawisie. Najlepiej, żeby były czarne, żeby to już wszystko jakieś takie miało ręce i nogi. Rękawiczki, proszę bardzo, czarne. Wygląda elegancko. No pięknie wygląda. Teraz jeszcze jakaś szmineczka. Mi by się przydała, nie? Może troszkę jej oko podkręcimy jakimś fajnym kolorkiem. To jest fajne. No dobra, myślę, że jest całkiem spoko. Usta ma fajnie zrobione. Jeszcze w sumie by tutaj przydała się jakaś szmineczka. I w sumie, kochani, będziemy kończyć. Za ciemne. To jasne. Dobra, troszkę zmniejszę jej te usta. Może się uśmiechać, ale myślę, że nie przesadzałabym. Musimy jeszcze jej w takim razie założyć jakieś buciczki. I myślę, że tutaj wejdziemy w jakiś taki bardziej klasyczny, po prostu bucik na obcasie. To będzie najbardziej bezpieczna forma, jeżeli faktycznie będzie miał i ten but przebijać. To może ewentualnie w kolorze czerwonym, bo jak będzie się odbijać, to nie chcę, żeby aż tak bardzo wystawał. Tutaj myślę, że też zasięgniemy po czerwoną wersję klasyczną. Szpileczki są zawsze spoko, do wszystkiego pasują. No i oczywiście zimowa wersja, no to mamy tutaj już ją w całości wybraną. Tylko tyle, że jeszcze bym tutaj dodała sobie jakąś szmineczkę. Proszę bardzo, szmineczka na usta, cyk, jakaś taka piękna. Okej, wygląda całkiem spoko. Jest to jasna szminka, która idealnie pasuje do tego płaszczyka. I mam ochotę dodać jakieś jej kolczyki. I to mogą być w sumie jakieś takie ładne, wiszące, eleganckie. Jakieś takie, nie, dobra, one są za bardzo odbijające od uszu. To w sumie nie jest dobre. A coś takiego na przykład? Ej, ciekawy ten kolczyk, ale gdyby był cały gładki czarny, czy coś w tym stylu, zbyt pomarańczowy, ten na to natomiast zbyt różowy, a czarnego brak. No świetnie, musimy poszukać jakiegoś innego. Coś takiego? Nie, wygląda to okropnie. Czarne kuleczki, takie jakby a la perełki. Ej, to wygląda całkiem spoko. Myślę, że to jest całkiem dobre. Ciekawie to wygląda. Tutaj kolczyków za bardzo widać nie będzie. Myślałam o naszyjniku, jak tak teraz na to patrzę, to tak kurczę, nie wiem, czy chciałabym ozdabiać jej tą szyję. To by źle nie wyglądało, tylko ja bym jednak chciała, żeby całość skupiała się faktycznie na tej tutaj kreacji, bo ona jest naprawdę piękna, więc ewentualnie faktycznie jedyne, co bym mogła jej tutaj jeszcze dołożyć, to pierścionek jej i oczywiście Mortimerowi. I tak po prostu chyba zrobimy. A zrobimy taki delikatny pierścioneczek jej tutaj. Oczywiście dodam jeszcze tą złotą obrączkę do stroju codziennego, po to, żeby to wszystko miało sens. Dobra, no nie zakłada się biżuterii na rękawiczki, więc bez sensu. No i teraz Mortimer, dawaj swojego palucha. Zaraz cię fajnie zaobrączkujemy. Oś taka tu. Okej, okay, teraz już pojechałam. Dobra, kochani, w takim razie mamy to. Udało mi się przerobić ich wszystkich. I oczywiście teraz się tym wszystkim wam pochwalę. Takie zrobimy małe sobie podsumowanie, żebyście mogli się dokładnie przyjrzeć. Tutaj w sumie dużo nie trzeba mówić, bo jakby widzicie sami, Bella jest dość fajnie zrobiona w dość prosty sposób. Jedyne co faktycznie to trochę te nogawki są takie średnie. Mogłyby być jednak troszkę takie, wiecie, bardziej wycięte. No ale rozumiem, że taki był zamysł, tak się nosi, wiadomo. Także przejdziemy sobie teraz do stroju oficjalnego. W sumie widzieliście wszystko na bieżąco. Bella na palcu ma oczywiście obrączkę. Tak samo jak Mortimer za chwilę wam pokażę, że też będzie miał buciczki, czerwona sukienka z piękną kokardką. Uwielbiam ten look. Wygląda moim zdaniem bardzo fajnie. Jest po prostu przepiękna. Także kochani, lecimy dalej. Mamy tutaj oczywiście jeszcze strój, taki typowo wiadomo, na zimę, jako kurteczka na zewnątrz. Także też oczywiście tutaj nie mogłam sobie darować i chciałam, żeby jakiś taki strój miał dużą kokardę. Ona jest elegancką kobietą, taka miała być, także myślę, że to wygląda całkiem okej. Wiadomo, to może nie jest jakieś super rewelacyjne, bo ja nie mam jakiegoś specjalnego drygu, ale lubię sobie tak czasami pokombinować. Także mi się generalnie ona podoba. Wygląda na pewno dość nieszablonowo. Myślę, że wygląda naprawdę dobrze. Widzicie jej trochę modyfikacji, trochę normalnej gry, także jest całkiem okej. Z Mortimerem miałam problem, jeżeli chodzi o dopasowanie spodni, ale w ostatecznym rozrachunku myślę, że wygląda to całkiem nawet dobrze. To jest taki typowy strój po domu, trochę jakby luźno, trochę elegancko. Tutaj oczywiście mamy strój bardziej oficjalny. Ja widzę w tym oczywiście Mortimera siedzącego przy stole wigilijnym, także mam nadzieję, że Simowie będą się ubierać w takie ciuchy, bo wyglądać to będzie naprawdę dobrze. Na zimną pogodę mamy coś w stylu takiego jakby kompleciku, także niech będzie. Też myślę, że to całkiem jest spoko opcja. Przynajmniej jemu pasuje. Oczywiście tutaj mam nadzieję, że się przyjrzeliście, ale dowaliłam mu te wąsiska. Wyglądają one trochę inaczej, ale wiecie co, tak sobie jeszcze pomyślałam, że może w sumie nie traktujmy po macoszemu chłopaków, tylko może im też dodajmy jakieś takie właśnie delikatne rzęski. Jednak wiecie, nie? Oko wygląda fajnie, jednak kiedy gdzieś tam te włosy nawet i u facetów występują, jako rzęsy oczywiście. Także myślę, że to może
może być całkiem spoko. O, i od razu, słuchajcie, jakby takiego nabrał fajniejszego wyglądu. Młody nosi okulary, więc albo okulary, albo rzęsy. No i słuchajcie, mamy Kassandrę. Kassandra oczywiście też ładnie wygląda. Niestety, chcąc mieć okulary na niej, nie będę mogła mieć rzęs, więc w sumie tak sobie pomyślałam, że zrobię taki po prostu myk, zrobię taki bajer, dodam jeszcze jedną jej wersję i to po prostu w tej wersji zdejmę jej okulary, a nałożę po prostu rzęsy. Bo wiadomo, może będzie taka sytuacja, że okulary będzie chciała ściągnąć, hehehe, no to wtedy oczywiście chciałabym, żeby miała ładniejsze, bujniejsze, podkręcone oko. To jest oczywiście strój codzienny, wygląda skromnie, ale ja uważam, że wygląda mimo wszystko dobrze. Tutaj tak samo, mam nadzieję, że w tym Kassandra mogłaby pójść i nie powstydzić się jakiegoś takiego przyjęcia właśnie wigilijnego. W sumie możemy sobie przejść do ostatniej kategorii, czyli oczywiście do stroju na zimną pogodę. No i tutaj kurteczka, rękawiczki, czapeczka. Myślę, że jest całkiem poprawnie. Moje małe zaskoczenie, Aleksander. Bo Aleksander myślałam, że będzie faktycznie taki najgorzej potraktowany, a w sumie wyszło całkiem spoko. Jeśli chodzi o strój codzienny, to ma fajną bluzę w sumie w kratkę, z fajnymi spodniami, nawet pasującymi butami. Jeżeli chodzi o strój oficjalny, to wygląda też naprawdę dobrze. Prezentuje się to całkiem okej. Te rękawki w kratkę, to wszystko daje taki fajny klimacik właśnie świąt. No i na zimną pogodę ma taką bardziej już sportową, luźną stylówę, jeżeli chodzi o faktycznie czapeczkę z bąbelkiem i taką bardziej puchową kurteczkę, no to wiadomo, to jest chłopiec przynajmniej, więc on na pewno będzie chciał się ze swoimi kolegami ze szkoły nawalać śnieżkami, no to niestety, ale musi mu być wygodnie, także wiecie jak to jest. Dzieciaki rządzą się własnymi prawami. Także kochani, ja swoją rodzinę ćwir przerobiłam. Czy wy przerobiliście swoją rodzinę ćwir? Możecie dać mi znać. Oczywiście będzie mi bardzo miło, jak napiszecie mi, jaką rodzinę chcecie, abym następną przerobiła. Oczywiście rodzinę ćwir będę chciała na pewno umieścić dla was w galerii, także kochani, mimo tego, że jest oczywiście z modyfikacjami, to nie ma to znaczenia. Wszystkie modyfikacje, które tutaj zastosowałam, zostawię wam przypięte w komentarzu, tak żebyście mogli sobie na spokojnie do nich wrócić, ewentualnie po prostu je znaleźć. Także moi drodzy, ode mnie to wszystko. Dziękuję wszystkim swoim wspierającym za to, że pomagają mi się rozwijać, jeżeli chodzi o mój kanał. Widzimy się w jutrzejszym Simsmasie. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, cześć, pa!